To święto obchodzone w okresie letniego przesilenia. Święto jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełne magii i wróżb, czary, wróżby, tajemnicze znaki. Tego wszystkiego można spodziewać się w nocy z 23 na 24 czerwca. Jest to bowiem zaczarowana noc. Najważniejsza rola w czasie sobótki przypada dziewczętom. Młode niewiasty plotą wianki z kwiatów i magicznych ziół. Wpinają w nie płonące łuczywo i powierzają je fanom rzek i strumieni. Jeśli wianek zostanie wyłowiony przez kawalera, oznacza to szybkie zamążpójście. Jeśli płynie, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko. Jeśli zaś spłonie, utonie lub zaplącze się w sitowiu, zostanie ona starą panną. Sobótkowe obrzędy muszą zaczynać się przy ognisku. Wokół ognia tańczy się, śpiewa i odprawia magiczne obrzędy przez całą noc. Skacze się przez ognisko w wieńcu lub opasce zrobionej z ziół, co chroni przed duchami, demonami, czarownicami i chorobami. W niektórych regionach mawiają, że od przesilenia wiosennego do letniego nie można się kąpać za dnia w rzekach, strumieniach czy jeziorach. Natomiast kąpiel po zmroku lub przed wschodem słońca leczy rozmaite dolegliwości. W noc świętojańską szuka się kwiatu paproci, który ma znalazcy przynieść wielkie szczęście, mądrość i zdolność widzenia wszystkich skarbów ukrytych w ziemi. Niebieski kwiat paproci zakwita raz w roku, właśnie w noc świętojańską. Znaleźć go może podobno tylko człowiek odważny i prawy.